Witam Panią bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy podczas kina letniego w Sopocie właśnie. Czym dla Pani jest kino plenerowe? O, to jest taka możliwość zobaczenia wszystkich najpiękniejszych filmów właśnie podczas wakacji. I ja bardzo lubię te seanse. Zdarza mi się być tutaj i w Sopocie, i w Zakopanem. A które miejsce Pani zdaniem jest najlepsze? Bo mimo wszystko jest Pani związana bardziej z Zakopanem. Tak, tak, bardziej z Zakopanem. Nie ma chyba lepszych i gorszych. Obydwa, jest jeszcze Giżycko, tak? Każdy ma swój klimat, także wszędzie jest super. Przejdę trochę do innego tematu, ponieważ pracuje Pani, tworzy Pani rezydencję Gubałówka. Właśnie, jak to jest w dzisiejszych czasach prowadzić tak wielki biznes? Tym bardziej w takim miejscu, jakim jest Zakopane, gdzie turystyka jest bardzo napędzona. Ja troszeczkę już się wycofałam z prowadzenia rezydencji Gubałówki, ale no jestem gdzieś tam współtwórcą tego miejsca. Jest to takie moje dziecko, mogę powiedzieć. No, różne czasy bywały, nie jest to łatwy biznes, na pewno. Sezon też do sezonu jest niepodobny. W tym roku widzimy, że jest troszeczkę gorszy niż poprzedni. Być może ludzie ruszyli bardziej na jakieś zagraniczne wyjazdy, więc no nie jest to taki prosty też temat. A jeżeli chodzi o Pani odpoczynek, preferuje Pani spędzać go w Polsce, właśnie zwiedzać piękno, którego często nie doceniamy, czy jednak gdzieś za granicą? Lato uwielbiam w Polsce. To jest ten czas, kiedy naprawdę uwielbiam tutaj delektować się Mazurami, górami, wszystkim. Natomiast zimą wybieram jednak ciepłe kierunki. To jest dla mnie jednak ważne, żeby też zimą gdzieś sobie właśnie odpocząć w takich warunkach. Także lato tu. Zdecydowanie witamina D dodaje dużo energii w takim życiu, tym bardziej w zimę. Tak, tak, to prawda. Więc zawsze już jesienią planuję, gdzie... Zimą też, chociaż lubię też zimą zawitać właśnie do Zakopanego i pojeździć trochę na desce, uwielbiam. O, tak. Czyli jednak taki balans, trochę zima, ale mimo wszystko wyjeżdżamy za granicę. Tak, 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 ja w ogóle kocham podróże, to jest to coś, co mnie gdzieś napędza, nakręca, z czego też czerpię inspirację. No, jest to takie spełnienie marzeń, podróżowanie. A w tym roku jakie plany na zimę? Oj, w tym roku dostałam piękny prezent od mojej córki i zięcia, wyjazd do Indii. O. W listopadzie, więc cudownie. Wspaniały po prostu prezent. Najpiękniejsze prezenty to są właśnie te, które można doświadczyć dla mnie. Nie jakieś materialne, bo to chwila, pocieszymy się, a to są później wspomnienia. To są po prostu te piękne chwile, które można obejrzeć sobie na zdjęciach i jakichś filmach, tak, które nakręcimy. Jednak Indie kojarzą się z bardzo dalekim, odmiennym regionem. Tak, nigdy nie byłam w Indiach i moja córka właśnie tutaj jak szukała, to no, szukała takiego miejsca, w którym jeszcze nie byłam, także bardzo się cieszę. Brali udział w Azji Express i właśnie tutaj pytanie, jakie Pani emocje przy tym wszystkim towarzyszyły, bo domyślam się, że oglądanie dawało powera. Tak, to było niesamowite. Niesamowite było też to, jak córka mi powiedziała, że marzy o tym, żeby tam być w Azji Express i... Bardzo szybko to się zmaterializowało, zadzwoniła do mnie i zapytała, mamo, czy ty pomożesz nam w opiece nad dzieckiem, tak? Czy ty zostaniesz być może na tydzień, być może na miesiąc? Ja powiedziałam, jasne, powiedz, że tak, ja po prostu ogarnę to, nie ma problemu i no bardzo, bardzo ich wspierałam, bardzo się cieszyłam. Dodawałam im gdzieś otuchy przed wyjazdem, bo tam były też różne emocje, różne zastanawiania, czy jechać, czy nie jechać, czy zostawić dziecko, a czy tam będzie bezpiecznie, ale ja jako mama czułam, że wszystko będzie dobrze, więc oglądanie też oczywiście było niesamowitym przeżyciem, no bo nie wiedziałam, co tam będzie, tak? Córka mi nie mówiła zbyt wiele, co się działo, także miałam piękną niespodziankę, no i wygrana. Wygrana na koniec to był... Hit, po prostu to był taki szał, że och. Gigantyczna bomba emocjonalna. Tak, naprawdę, wspaniałe. Nie spodziewałam się tego. Wiedziałam, że zostali do końca, ale to był piękny, piękny moment. No właśnie, tutaj Charlie bardzo jest też przywiązana do rodziców. Jak ona w tym czasie sobie radziła i pani przede wszystkim, bo domyślam się, że nie jest łatwo, jak są tak przywiązani. No nie było to łatwe, ale dawałyśmy radę i powiem szczerze, że dla mnie to było tak, jakby to był tylko tydzień. I myślę, że dla dziecka też. Dzieci nie czują tak bardzo czasu. Starałam się jej zapewnić no, dużo atrakcji, żeby miała po prostu ten czas jakoś wypełniony. Pomagali mi też przyjaciele Andzi, moi przyjaciele, rodzina, przyjechała też na tydzień mama Luki, więc było, dużo się działo i myślę, że dziecko w jakiś sposób tam na pewno poczuła to, ale jednak później jaka radość była na lotnisku, jak stałam z nią i czekałam, mówiłam, zobacz, zaraz mama wyjdzie i ona tak
Nie wierzyła mi, naprawdę nie wierzyła. Jak zobaczyła mamę, to po prostu już jej nie było. Już była przy Angelice i to była radość. Tak. No. No nie ma co się widzieć, my też możemy obserwować bardzo dobrze ich bliską relację podczas chociażby vlogów, które publikują. I widzimy chociażby, że spełnia się ich kolejne marzenie, mianowicie dom. Tak, to jest też teraz taki duży projekt, właśnie projektowanie. Także córka co chwilę wysyła mi jakieś zdjęcia, wizualizacji. Mamo, co ty myślisz, jak to wygląda? Jak to jest też ekscytujący czas, piękny. Tak. Tak. I tu pytanie, jaki pani też ma wkład w ten remont, bo domyślam się, tak jak pani powiedziała, tutaj są jakieś rady, ale jednak kto ma największą decyzyjność? Angelika. Angelika, absolutnie. Ona czasami tylko, mamo, a powiedz, podoba ci się ten pokój, co ty o nim sądzisz? Więc ja wypowiadam się, ale oczywiście nie narzucam, bo to nie jest mój dom, tak? Tak. To jest jej dom. Tak, tak, tutaj mogliśmy zobaczyć chociażby projekt pięknego pokoju Charlie. Tak, no i właśnie, jak pani zareagowała, bo myślę, że to jest niecodzienny projekt pokoju dla dziecka. Ten projekt był wcześniej inny, ale tam było dużo zmian wprowadzanych. No ja myślę, że to jest taki pokój jak właśnie z bajek Disneya, tak? To jest taki wymarzony pokój dla dziewczynki. Ja nie wiem, czy Charlie go już widziała i co ona na to, ale kolor różowy rubi i ten królik, nie, no cudowny. Sama bym chciała taki pokój, jak byłam małą dziewczynką, więc... Tym bardziej, że Angelika ma to wyczucie. Potrafi wszystko pięknie udekorować, potrafi pięknie przyozdobić dom na święta. Po kim to ma? Może trochę po mnie. Skromnie powiedziane. To było też to, że ja właśnie tworząc jakieś projekty, no czy to hotelowe, bardzo, bardzo duży wkład był mój w to, jak to wygląda. I myślę, że trochę tak, że to po mnie. Tutaj tak, jeszcze przesiąknęła. Tutaj jeszcze zahaczę właśnie rezydencję Gubałówka. Mianowicie, jak pani zauważa, turyści, którzy przyjeżdżają teraz do Zakopanego, zwracają uwagę na to, w jakim stylu jest zrobiony dany hotel, dana rezydencja? Myślę, że bardzo. Ludzie podróżują już po świecie. Poza tym jest bardzo dużo pięknych hoteli w Polsce. Także zwracają uwagę. Zwracają uwagę na atmosferę, zwracają uwagę na wystrój, spa, na jakieś dodatki, które są w hotelu, jeszcze atrakcje, no i oczywiście widoki. A tam widoki są przepiękne, jest las obok. No, myślę, że jest wszystko to, co powinno być. Czyli mimo wszystko osoby, które wyjeżdżają poza dom, gdzieś spędzając ten czas, szukają, można tak trochę powiedzieć, luksusu. Chcą trochę zaczerpnąć tego spa, poczuć się super po prostu. Tak, tak. Tak, oczywiście. Różne są style podróżowania i mi też zdarza się podróżować w różne miejsca i w różnych warunkach. Lubię też wyjazdy kamperem. Właśnie parę dni temu wróciłam z takiego wyjazdu. To nie jest zbyt luksusowy wyjazd i tak lepszy niż pod namiot. Ale myślę, że ludzie też szukają właśnie takich miejsc, gdzie wypoczną po prostu. Właśnie zaczerpną trochę górskiego powietrza, a jednocześnie też poczują się luksusowo, wygodnie. Tak. A pani co preferuje jednak? To ciepło takie, które daje dane miejsce, czy jednak gdzieś szukamy tego luksusu, spa, sauna? Wie pan co, to musi być połączenie wszystkiego. To po prostu wchodzi się do miejsca i jest takie, czuje się jak w domu, tak? Każdy hotel powinien być właśnie takim miejscem, gdzie czujemy troszeczkę namiastkę, okej, rozkładam swoje rzeczy, ja zwykle rozpakowuję walizkę, wieszam rzeczy do szafy, siadam w fotelu i relaksuje się. Czy to jest jedna noc, czy to jest tydzień, to po prostu jest takie poczucie właśnie, że jesteśmy w domu. A zahaczę tutaj też o zapach w danym miejscu, bo wiem bardzo dobrze, że Angelika tworzy piękne, cudownie pachnące świeczki. Tak. I właśnie, co pani o tym sądzi? Prowadzimy razem firmę Twinkle Candle, nasze świece. No co tu dużo mówić, są też takim spełnieniem właśnie marzeń Angeliki. Ona zawsze uwielbiała świece. Jak była nastolatką, to wiecznie coś mi tam podsuwała. Mamo, kup tą czy tamtą, tak? I w końcu powiedziała do mnie, a może byśmy stworzyły markę ze świecami? No i jest, jest. I to jest też właśnie to, co ona uwielbia, czyli dekorowanie domu, zapach, emocje, które temu towarzyszą. To jest naprawdę taki kobiecy biznes, tak, bardzo. Tak, chociaż powiem, że nieraz już miałem właśnie świeczki u siebie w domu. Są jedne takie, powiem, top of the top, ponieważ zapach utrzymuje, nie dość, że jest przepiękny, to jeszcze się bardzo długo utrzymuje. Tak, tak, to jest właśnie nasza dewiza, że my bardzo długo testujemy każdy produkt i sprawdzamy, czy on odpowiednio pachnie, czy ten zapach jest trwały. Pytamy też innych osób, natomiast takie, no,
zdanie pierwsze zawsze ma Angelika. To ona zawsze testuje i mówi: mamo, mam już jakiś zapach, który będziemy tutaj wprowadzać. Także ona jest też taką, no, kreatorką. No właśnie, tu się chciałem spytać, bo wiemy bardzo dobrze, że prowadzenie jednak mama, córka danej firmy, danej działalności jest ciężkie. Wiadomo, to jest też różnica pokoleń i każdy ma też inne spojrzenie na to. Dla nas jest to bardzo lekkie. Jest jedna taka bardzo dobra rada na to, jak prowadzić razem biznes. Każda osoba musi się zajmować innym działem tego biznesu. Ja zajmuję się księgowością, tą stroną właśnie taką stricte biznesową. Angelika się zajmuje kreowaniem produktów, tym, jak one wyglądają, jak pachną, i do tego promuje je. Dokładnie. Więc mamy dwie różne role i nie wchodzimy sobie w te role. Ja czasami ją pytam: Andziu, słuchaj, jest zamówienie, robimy na zimę, tak? To są duże zamówienia. Co ty myślisz? Czy tyle? Ona mówi: mamo, ty wiesz. To... I tak samo ja, jak ona mi mówi: wiesz, ta świeczka będzie taka czy taka. Ja mówię: Andziu, ty wiesz, co jest teraz modne, co jest w trendach, więc zostawiam to jej. No właśnie, córka jest influencerką. Czy pani już od samego początku wiedziała, kim jest influencerka? Czy nie miała pani do końca pojęcia, z czym to się je? Oczywiście, że nie miałam pojęcia. Angelika miała wtedy chyba 16 lat, jak przyszła do mnie pewnego dnia, mieszkałyśmy wtedy w Krakowie, i powiedziała: mamo, ja bym chciała założyć kanał na YouTubie i prowadzić jakiś taki modowy kanał. Ja mówię: co? To jaki kanał na YouTubie? Na YouTubie to ja muzyki słucham. I byłam zaskoczona. I powiedziała mi: wiesz co, ale są takie amerykańskie vlogerki, które właśnie prowadzą tego typu rzeczy. No i cóż, zaczęło się właśnie, to było chyba 11 lat temu. Także droga do tego, gdzie ona jest teraz, była długa i sama to wypracowała. Ale przede wszystkim przyniosło piękne efekty. Tak, to prawda, bardzo piękne. Dzisiaj tak naprawdę mogą się cieszyć z tego, że podróżują, korzystają z tego, co świat nam daje, a przy okazji mogą na tym po prostu zarobić. Tak, tak, to prawda. To jest już taki styl życia, to jest... No, sposób też na życie, sposób na biznes i przede wszystkim na spełnianie się, na spełnianie swoich marzeń. Także tutaj już nie będę przedłużał, bo widzę, że się dzieje podczas kina letniego. Idziemy na inaugurację. Trzymam kciuki za pani podróż do Indii, no i życzę miłego wieczoru. Dziękuję.